Słuchajcie, ja w ogóle nie jestem stąd, jestem złodzianinem. Jestem złodziej, jestem łodzianinem. Przez całe życie chodziłem do kościoła katolickiego, dziadek mnie tam w ogóle zabierał. Przez całe życie widziałem, że coś tam jest nie tak. W głębi swojego wnętrza zawsze miałem pragnienie Boga. Tylko nie mogłem w ogóle ukierunkować tej rzeczy, nie mogłem w ogóle znaleźć tego jednego toru. Jedni mówili tak, drudzy tak. Przez całe swoje życie, przez całe swoje dzieciństwo, cały swój tak naprawdę star życiowy, zawsze byłem porównywany z innymi ludźmi. Zawsze. Moja matka, dobra kobieta, tak, chciała dla mnie dobrze, ale zawsze porównywała mnie do jakiegoś swojego osobistego ideału. Przez to sam w swoich myślach zawsze byłem gorszy. Dorastałem z myślą, że zawsze byłem gorszy. Byłem otyłym dzieckiem. W wieku 9 lat ważyłem 90 kg. Moi rówieśnicy mnie odsunęli na bok. Całkowicie. Byłem poza wszelką społecznością szkolną. I tak sobie w ogóle dorastałem. Był taki moment, że zacząłem szukać akceptacji gdziekolwiek. Wiecie, jak człowiek pragnie być zrozumiany i nie może znaleźć w ogóle tego miejsca, gdzie go ludzie akceptują, to już leci gdziekolwiek. Zacząłem obracać się w towarzystwie takim ulicznym, takim osiedlowym. Wychowałem się na Bałutach, to jest taka... No wtedy to była niespecjalnie dobra dzielnica. Niespecjalnie dobra dzielnica. Więc zacząłem obracać się w towarzystwie dealerów jako 12-latek. Już obracałem się w środowisku, które handlowało narkotykami, które kradło, zaczęło działać w zorganizowanej grupie przestępczej. Wiecie, zawsze szukałem sobie kogoś silniejszego, przy kim będę się czuł bezpieczny. Bo sam byłem w swoich myślach tak bezwartościowy, że bałem się w ogóle być sam. Bałem się w ogóle być z kimś, no przynajmniej na tyle silnym, jak ja zawsze musiałem mieć starszego. Więc ci starsi koledzy cały czas robią coraz głupsze rzeczy. Automatycznie wciągali mnie w to, co oni robili. Był taki moment, że po prostu straciłem swoją własną tożsamość. Tak bardzo pragnąłem akceptacji, jakiejkolwiek, że całkowicie olałem to, kim jestem. W jednym towarzystwie byłem taki, za chwilę, jak się spotykałem z kimś innym, to byłem w stanie nagiąć się całkowicie, zrobić wszystko, żeby ten człowiek po prostu mnie lubił. Miałem dużo znajomych, ale w momencie zacząłem starzać się w dół. Nikt przy mnie nie został. Nikt. Nie dziwię się im w sumie. Zacząłem robić coraz gorsze rzeczy. Zacząłem wchodzić w coraz głębsze kręgi działalności przestępczej. W wieku 18 lat zacząłem handlować narkotykami. Byłem zaręczony z jedną kobietą. Zniszczyłem ją totalnie. Zastraszałem ją. Stosowałem w stosunku do niej przemoc fizyczną. Zacząłem być satanistą. Zacząłem mieć społeczność z demonami. Ludzie, świat duchowy istnieje. Czy masz tego, czy chcesz o tym wiedzieć, czy nie? Musisz wiedzieć, że są na tej ziemi siły, które będą cię trzymać w ryzach. I ja w coś takiego wpadłem. Stawałem się coraz gorszym człowiekiem. W końcu w 2016 roku doprowadziłem siebie do takiego stanu, że przestało mi zależeć na wszystkim. Przestało mi zależeć na znajomych, na moich talentach, na mojej edukacji. Nie jestem głupim człowiekiem, studiuję prawo, ale olałem to wszystko po to, żeby po prostu być akceptowany, nieważne w jakim kręgu. Znalazłem się na ulicy. Wszystko sprzedałem na proch. Okradłem lokatora na proch. Okradłem rodzinę. Do zera. Wszystko wyniosłem z domu. Po to, żeby cię naćpać. Z towarzystwem, które bierze mnie takim, jakim jest. I 1 stycznia 2016 roku pewien człowiek, z którym kiedyś brałem narkotyki, zaprosił mnie do swojego domu. Zobaczyłem w nim inną osobę, wiecie? Jak rozstawałem się z nim 2 lata wcześniej, to był człowiek, który miał fizycznie był całkowicie zniszczony, był wychudzony, był wylękniony, jąkał się, nie umiał jednego zdania sklecić normalnie, gramatycznie. A ja przychodzę i widzę człowieka odmienionego przez Boga. Zadał mi takie jedno proste pytanie. Czy ja chcę się pojednać z Bogiem? Czy ja
chcę, czy ja podejmę taką decyzję, będę na tyle odważny, że rozstanę się z moimi koncepcjami życia i przyjmę Boże rozwiązanie. Żyję, więc się zgodziłem. Więc słuchajcie, w ciągu jednego roku Bóg wyprowadził mnie z ulicy. Zmienił moje myślenie na tyle, że byłem w stanie normalnie zafunkcjonować w społeczeństwie bez żadnych kompleksów. Zostałem uwolniony od narkotyków. W ciągu roku znalazłem kobietę życia, a w ciągu 3 lat jestem na szczycie swojego życia. W ciągu 26 lat swojego życia nie zrobiłem, znaczy w ciągu 23 lat swojego życia bez Boga nie zrobiłem tyle, co w ciągu 3 lat z Bogiem. Zastanów się, dokąd dzisiaj zmierzasz, człowieku. Możesz dzisiaj pojednać się z Jezusem. Możesz dzisiaj zostać napełniony Duchem Świętym. Nie bać się śmierci. Ja się nie boję śmierci. A zastanów, czego ty się boisz. Że ci zabraknie pieniędzy. Boisz się jutra. A ja się śmierci nie boję. Zastanów się, który Bóg jest lepszy. Mój czy twój? Amen. Amen. Wiecie co? Mi się zawsze... Zawsze mi się podobają te porównania, jaki człowiek był, a jaki człowiek jest. Bezdomny, narkoman, idiota. Rozumiecie? Człowiek nieposiadający realnych koncepcji życiowych, uzależniony od środowiska. Dzisiaj studiuje prawo. Dzisiaj ma dom, dzisiaj ma żonę, dzisiaj prowadzi wspólnotę chrześcijańską, dzisiaj głosi Chrystusa. Dzisiaj jest szczęśliwy, a ma dopiero 26 lat. Jak to jest możliwe? Jak do mnie ludzie przychodzą i mówią w ogóle, ty nie wiesz, w jakim ja jestem stanie. Ja mówię, a w jakim ty jesteś stanie? Co ty takiego masz? Czego nie może zmienić Bóg? Wiesz, co masz, czego nie może zmienić Bóg? Jedną rzecz, ego. Ego ci nie zmieni Bóg, bo ego jest do zabicia. Do zabicia. Ego jest do zabicia. Przyjmując Jezusa jako Pana i Zbawiciela, jedyne co stracisz, to stracisz swoje ego. Ale twoje ego jest gówno warte. Tyle warte twoje ego. Zobacz, jak cię poruszyło ego, jak powiedziałem gówno. Szok. Gówno powiedział na ulicy. Ale gówno jest. Wdeptuje się w nie. Rozumiesz? Jeśli się nie uważa. Jeśli się nie uważa i się odejdzie z tego świata ze swoim ego, to człowiek będzie miał problem natury wiecznej. Bo do nieba nie wchodzą ludzie z ego. Tam jest taki kasownik. I tam się sprawdza, czy jest ego. Rozumiesz? A w piekle za ego dostaje się nagrody. Tylko wiesz jakie? Im większe ego, tym gorętszy płomień. Człowiek się zmienił. W ciągu 3 lat jest dzisiaj zupełnie w innym miejscu, bo przyjął Jezusa jako Pana i Zbawiciela.